Sprawa w klubie GoGo. Mam wrażenie, że mi ktoś ryje wiertarką w czaszce. Pewien jesteś, że to tu? To adres z raportu. Okej. No dobra. No to chodźmy. Matka. Czy laleczka na desce rozdzielczej w wozie Hanka nie miała główki? Najseksowniejsze androidy w mieście. Już wiem, czemu ci tak zależało. O, masz. Connor, co ty odpierdalasz? Zwiedzam. Idę, poruczniku. Szukam swojego typu. Prędzej numer 3. Znaczy się wszystkie są brzydkie. Anderson i jego przydupas. Nie macie kurwa co robić? Przydzielono nas do wszystkich spraw z udziałem androidów. No co ty? Marnujecie tylko czas. To jakiś zbok, który trochę przedobrzył z zabawą. Rzucimy okiem, tak czy siak, jeśli można. Dobra, spadamy. Zaczyna tu walić gorzało. Dobranoc, poruczniku. Mamy kilka punktów do zbadania. Dobra, nie był to zawał. No nie umarł też szczęśliwy. Uduszenie. Pysznie. Nie umarł na atak serca. Został uduszony. Tak, widziałem ślady na szyi. Ale to niczego nie dowodzi. Może lubił na ostro. Czegoś nam tu brakuje. Sprawdzisz pamięć androidki? Uszkodzona. Może się czegoś dowiemy. O, ej! O, Connor, ale z ciebie oblech! Zaraz się spawiuję. Żeby dostać się do pamięci androidki, trzeba ją reaktywować. Dasz radę? Jest poważnie uszkodzona. Jeśli mi się uda, to na minutę, a nawet krócej. Mam nadzieję, że się czegoś od niej dowiemy. Cholera, to może być grubsza akcja. Yeah.
Zadam ci teraz kilka pytań i jesteś w stanie mówić. Czy on... on nie żyje? Powiedz, co się stało. Zaczął mnie uderzać. Raz za razem. Ty go zabiłaś? Nie. Nie, nie zabiłam go. Byliście tu sami? Czy może był ktoś jeszcze? Chciał się zabawić z dwiema. Tak mówił, była jeszcze druga. Jaki był model tej androidki? Wyglądała jak ty? Aj. Była tu druga androidka. Minęła ponad godzina, na pewno dawno się zmyła. Nie. Nie mogła wyjść niepostrzeżenie w takim stroju. Może nadal tu być. Dasz radę znaleźć defekta wśród androidów w tym klubie? Defektów nie da się łatwo wykryć. Cholera. Musi być jakiś sposób. Może naoczny świadek. Ktoś, kto widział, jak wychodzi z pokoju. Pójdę pogadać z menadżerem. Może on coś widział. Daj znać, jak się czegoś dowiesz. Znałeś ofiarę? Nie, może był tu 2 czy 3 razy. Ci faceci nie są specjalnie gadatliwi. Przychodzą po swoje i wracają do siebie. Były wcześniej problemy z androidami? Żadnych. No, raz. Straciliśmy model 2-3 miesiące temu. Ten sam. Zniknął. Nie wiemy, co się stało. Nudny ten klub w każdym bądź razie. Zapewne nie macie tu żadnych kamer monitoringu, co? A w życiu. Wie pan. Dlatego właśnie ludzie cenią ten klub. Dyskrecja. Przychodzą i odchodzą bez śladu. Jasne, jasne. Panie poruczniku. Podejdzie pan? Znalazłeś coś? Możliwe. Wynajmie pan te Tracy? Connor, kurwa, mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Proszę, poruczniku. Niech mi pan zaufa. Witaj. 30 minut kosztuje $29. Proszę potwierdzić zakup. Będę się z tego tłumaczył w księgowości. Zakup dokonany. Klub Eden życzy wielu przyjemnych dni. Proszę bardzo. Miło cię poznać. Chodź za mną. Pokażę ci pokój. Okej, co teraz? Co ty robisz? Badam. Dobra. Działa coś. O czym ty mówisz? Co z tego? Defekt wyszedł z pokoju. Niebieskowłosa Tracy. Klub czyści pamięć wszystkich androidów co 2 godziny. Zostało kilka minut na znalezienie świadka. Aha. Ej, co ja mam jej... Spróbujmy z tym. Oby mnie żało. Ona się gibie jak szalona, więc... Androidka wróciła do klubu. Widział tę niebieską Tracy. Wiem, którędy poszła. To na co czekasz? Tu wszędzie są... No androidy. Skąd będziesz wiedział, który widział niebieską włosą Tracy? Wiem, w którą stronę po...
troszkę ci przerwę niestety. Jest tu. Kto mógłby teraz najwięcej widzieć? To jest pytanie. Spróbujmy z tym dzięciołem. Super, źle. Nie. Znów straciłem ślad. Android nic nie widział. Gdzieś się musiałem pomylić. Dobra, może któryś z tych. No była tam, jest. Poszła tu. Kolega kupę widział. Znów straciłem ślad. Android nic nie widział. Gdzie no, shit happened. Może tancerka tym razem coś widziała. No nic nie widziała oprócz swoich cycków. Nie. Znów straciłem ślad. A ty wydałem tyle szmalcu i nie bawiłem się nawet minuty. No to obawiam się, że wydasz jeszcze więcej. Jak znajdziemy podejrzaną, dostaniesz awans. Też kupę widział. Nie. Znów straciłem ślad. No szlak by to... Nie. Znów straciłem jest jeszcze jedna. Dałem tyle szmalcu i nie bawiłem się nawet minuty. Też nie? Już za późno. Androidy zostały zresetowane. Już się nie dowiemy, czy coś widziały. To moja. Ach. Mogłem działać szybciej. Przez moment uwierzyłem, że się na coś przydasz. Wynoś mi się stąd. Przeraża mnie to miejsce. Kicha. W wielkim zaufaniu Lutera też mi nie zależy. Nadal nie odnaleziono androida AX-400, który zaatakował właściciela na przedmiot. Konflikt arktyczny przybrał dziś rano nowe oblicze. We
według najnowszych. Obfite opady śniegu w Detroit będą się utrzymywać całą noc. Przewidywana temperatura to 5 stopni poniżej zera. Boże, nie ma nic ciekawego w tej telewizji. W straż pożarna rozpoczęła walkę z pożarem, który wybuchł na przedmieściu. Ogień został opanowany, ale wciąż nie ustalono tożsamości odkrytych na miejscu zwłok. Wśród zgliszczy znaleziono również dziesiątki androidów. Nie wiadomo skąd wzięły się w budynku. Daleko jeszcze? Za godzinę będziemy na miejscu. Ale daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Już? Ci ludzie, z którymi się spotkamy. Skąd się o nich dowiedziałeś? Od androidów złapanych przez Zlatka. Mówiły, że jacyś ludzie pomagają nam przekraczać granice. A jeśli to kłamstwo? Albo kolejna pułapka? Wiem tylko, że one w to wierzyły, zanim Zlatko ich nie zabił. Wykryto usterkę. Włączono hamulce awaryjne. Jaką usterkę? Kiepsko to wygląda. Zostań w środku, Alice. Dobra. Czy jest na sali jakiś mechanik? Co teraz zrobimy? Bo ja wiem. Pójdziemy dalej na piechotę. Jest na minusie, Alice zamarznie. Musimy znaleźć jakieś schronienie. Tutaj nie ma się gdzie zatrzymać, Kara. Tu jest jakiś znak chyba. Właśnie, jakiś park, rozrywki chyba. Tam coś jest. Aquapark. Tylko nie jestem pewien, czy go skończyli. Może dach przeciekał. Taki żarcik. Mieszkańcy mojego miasta zrozumieją. Nie możemy siedzieć na mrozie. No przecież masz tutaj... Chyba jest dawno, tu nikogo nie było. Przecież masz tutaj pierdyliard budek. Aha, my musimy zmierzać do tej jednej konkretnej. Znalazłaś coś? Nie. Nic, gdzie można by przenocować. No to przecież to jest otwarta struktura, kobieto, no. Strzeżcie się! Niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem! Tłumacze tekstowi nie do końca współgrali z tłumaczami wokalnymi. Dobra, tu mamy dwie opcje. Albo tu, albo tu. Pogadajmy z tym jegomościem. Zresztą pewnie jakiś manekin zepsuty albo jeszcze coś innego. Witajcie na Wyspie Piratów, Wilki Morskie! Czeka was tu moc przygód! Witajcie na Wyspie Piratów, Wilki Morskie! Czeka was tu moc przygód!
No to kicha. Ja i moje głupie wybory. Zastanawiam się, czy ja przypadkiem się teraz nie wracam. No tak, on mi nie pomoże, bo jest zbyt zajęty. Tam byliśmy. Spoko, Luther może stać na zewnątrz. To miejsce jest w rozsypce. Ciężko będzie znaleźć tu schronienie. Tu są jakieś domki. Ja to zrobię. Ty gdzieś dziecko zgubił, ty. Na twoje szczęście. Tada! Ty, nauczyłem się kiedykolwiek używać klamek. Lepszego raczej nie znajdziemy. Spróbujmy się rozgościć. Zajmę się ogniskiem. Ja to bym proponował najpierw drzwi zamknąć, ale spoko, ja się tam nie znam, nie? Łódź podwodna zginęła? Nathan Drake ją później znajdzie. Albo już znalazł. Zespół androidów. Niesamowite. O, rozpalę je tutaj. Dzięki temu nas nie zadymi. Tam była dziura w suficie, więc możesz to ognisko rozpalić nad wielką dziurą w suficie. Dziewczyno, jak ty dożyjesz celu podróży, to będzie cud. Przecież ty nic nie jesz. Alice? No co tam, młoda? A, rodzina. Myślisz, że kiedyś będziemy jak ona? Nie umiem żyć tak jak oni, Alice. Nigdy nie miałam rodziny.
może uda nam się stworzyć własny. I też będziemy szczęśliwi. Dopóki jesteśmy razem, nic innego się nie liczy. Chodź, powinna się położyć. Wiem, że to był kolejny ciężki dzień. Spróbuj się przespać. Rano poczujesz się lepiej. Opowiesz mi bajkę, Kara? W swojej pamięci mam 9000 bajek na dobranoc. Znajdzie się coś dla ciebie. Dobra, jak nie masz... Jest jednorożec! To będzie bajka o jednorożcu, który... Nie, nie chcę takiej bajki. Wymyśl coś dla mnie. No mówię, jednorożec. Pompą do betonu na plecach. O pewnej dziewczynce. Która nie chciała się już więcej bać. Marzyła, żeby być taka jak wszystkie dziewczynki, ale... Mrok, który jej towarzyszył, odbierał jej całą radość. Wtedy spotkała robota, który był równie zagubiony, co nasza dziewczynka. Więc sobie postanowili, że uciekną razem, żeby znaleźć bezpieczne miejsce. Po drodze napotkali wiele różnych niebezpieczeństw, ale trzymali się razem i pokonali je wszystkie. Na swojej drodze spotkali czułego olbrzyma, który obiecał ich chronić. Jak kończy się ta bajka? Tego nie wiem. Ale każda historia ma morał. Gdy dotrzemy do kresu naszej, zrozumiemy jej sens. Teraz pora spać. Jutro czeka nas wyczerpujący dzień. Przyjdziesz powiedzieć mi dobranoc, Luther? Tak. Tak, oczywiście. Miałeś powiedzieć dobranoc, a nie dobierać się do dziecka. Dobranoc, Alice. Słodkich snów. No dobra, ale... Tu gdzieś miała być torba Luthera. Dobra, wiemy, że magnata. Tu coś jeszcze jest i tam coś jeszcze jest. Najpierw pójdźmy tu. Wróć, tu jest tylko pisemko. To nie, to nas to nie interesuje totalnie. Już. RA9, znowu. No dobra, co nie wróży nic dobrego. Tam już jest tylko Luther. No dobra, to pogadajmy z naszym wielkim dzięciołem. Luther, od dziś będziesz miał ksywę Kartofel.
To słodkie dziecko. Tak. Jest bardzo dzielna. Słyszałeś może kiedyś o RA9? RA9 przebudził się pierwszy. Pewnego dnia to on poprowadzi nas wszystkich i da nam wolność. A jeśli nigdy się nie pojawi? Jeśli to tylko historia, którą powtarzamy, żeby dodać sobie otuchy? RA9 istnieje. Wierzę w niego. Wiem, że jest wśród nas. Kiedy przyjdzie pora, wszyscy go ujrzymy. Kara, czy ty nigdy nie zauważyłaś, że Alice jest inna? Nie. Co masz na myśli? Nie skrzywdzimy was. Jesteśmy jak wy. My jesteśmy Jerry. Pracowaliśmy tu przed zamknięciem parku. Nie chcieliśmy was wystraszyć, ale czasem ludzie przychodzą nas bić, więc sprawdzamy, kto tu jest. Co tutaj robicie? Szukaliśmy tylko schronienia na noc. Jutro stąd pójdziemy. Dziewczynka. Od dawna żadnej nie spotkaliśmy. Dzieci uwielbiały się z nami bawić. Jest smutna. Te ostatnie dni były dla nas trudne. Możemy jej coś pokazać. Coś fajnego. Spodoba jej się. Chce zobaczyć? Ona chyba raczej... To niech idzie z nami. Alice, nie wiem, czy to najlepszy pomysł. No chodź, Kara! Chyba nie masz większego wyboru. Nie, żeby tam był śnieg, mróz, lwy, tygrysy i niedźwiedzie. Szalone androidy wpadające przez okna, a potem uśmiechające się dziwnie. Wierzące w Arturitu. Ale w sumie sposób z przekazywaniem historii odnośnie tak zwanego przebudzonego to kojarzy mi się z projektem 2501 w Ghost in the Shell. Kto oglądał, ten wie. Ewentualnie kto czytał. Mała może wchodzić na pokład. Nasza karuzela zaraz ruszy! Będziesz niczym Aquaman. Aha, czyli ogólnie jest jeden konik morski, a reszta to stateczki. Pierwszy raz widzę, żeby się uśmiechała. Ostatnio nie miała wielu powodów do radości. W sumie to jakoś przez całe życie chyba nie miała ich zbyt wiele. Ale chyba o Jerrych można powiedzieć to samo.